Często widzę rodziców, którzy pozwalają swoim dzieciom na jakiekolwiek zachowania, bez względu na to, czy to jest bezpieczne, czy nie, ale za to nie pozwalają im na wyrażanie swoich uczuć, na przeżywanie ich. I być może tak jak ja, często zazdrościsz komuś czegoś, lub wkurzasz się na kogoś, lub na to, w jaki sposób się zachowuje. Irytujecie jego zachowanie, jest ci smutno lub przykro. I nie pozwalasz sobie na te uczucia, bo przecież tego się nauczyłeś od innych. Ale im bardziej próbujesz się stłumić, tym głośniej i częściej one powracają. Jak sobie z nimi poradzić? Są dla mnie pomagają trzy metody. Po pierwsze, pytam się sam siebie, skąd one się wzięły i dlaczego właśnie tak się czuję. Po drugie, pytam się, no właśnie, co one o mnie mówią. Jaki komunikat mi przekazują? I na koniec przypominam o sobie, że przecież ja mam do nich prawo, że ja mogę się tak czuć, że nie jestem uczuciem, ale to jest moje uczucie, więc mogę je mieć. Bez ciszy trudno jest spojrzeć we własne wnętrze. Jeśli chcesz doświadczyć ciszy, to przyjdź na rekolekcję w milczeniu.